Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia, więc Ewangelia o tym, jak Maryja razem z Józefem zmierzali do Betlejem. I co ciekawe, można spojrzeć na ich sytuację życia. Czyli dlaczego oni szli do tego Betlejem? Ktoś ich do tego zmusił. Prawo, tamta sytuacja polityczna zmusiła ich do tego, że kobieta w 9 czy 8, na koniec swojej ciąży, kiedy powinna odpoczywać, musi iść te 120 parę kilometrów niebezpiecznej tak naprawdę podróży z Józefem i nie miała absolutnie ani ona, ani Józef na to wpływu. Po narodzeniu się Jezusa, kiedy tam chwilę w tym Betlejem jeszcze byli, co się okazuje, inna sytuacja polityczna, na którą znowu oni nie mają żadnego wpływu, zmusza ich do tego, żeby nie tyle uciekali ze swojego domu rodzinnego z Nazaretu, ale żeby uciekali z własnego państwa, z tego narodu, bo naród ich przepędził. To Maryja i Józef musieli przeżywać jakiś dramat, no bo dlaczego? Dlaczego Bóg, który jest z nami i wszystko nam się wali, bo jest taka sytuacja, że nie możemy podjąć innej decyzji. Jesteśmy ubezwłasnowolnieni, bo jeżeli nie uciekniemy, to będzie tylko źle. I do tej bezsilności Maryi i Józefa przychodzi Pan Bóg, który w momencie, kiedy mam wrażenie, że nic nie mogę, że jestem niewolnikiem cudzych decyzji, czy niewolnikiem samego siebie, własnego grzechu, własnej słabości, własnej historii życia, własnego wszystkiego, gdzie mam wrażenie, że każda moja decyzja jest przymusowa, że ja coś muszę, to w tym doświadczeniu jest również Pan Bóg, który idzie razem ze mną, który mnie nie zostawia, który się o mnie troszczy. A mnie to jest tajemnica Bożego Narodzenia. Dobra nowina, która mówi o tym: nie zostawię cię. Jestem z tobą, bardzo namacalnie. Jeżeli masz być uciekać, to ja uciekam razem z tobą. Jeżeli masz płakać, to ja płaczę razem z tobą. Jeżeli masz cierpieć, to ja będę cierpiał razem z tobą, bo stałem się człowiekiem. To jest dobra nowina dzisiejszej nocy.